Wiem, że byłam na etapie takim, że moje wszystkie przyjaciółki zaczynały powoli rodzić dzieci, zachodzić w ciążę i ja bardzo marzyłam o tym, żeby też zostać mamą. Zdarzyło się to 3 lata później, ale byłam na takim etapie, kiedy kupowałam swoje pierwsze mieszkanie, kiedy poczułam się, że jestem już taka dorosła, dojrzała i że kiedy sprowadzę się do tego mieszkania, to będę bardzo, bardzo szczęśliwą kobietą. Oczywiście zawsze potrzebna jest ta druga połówka, więc te wszystkie marzenia spełniły się troszeczkę później, ale pamiętam, że na to 25-lecie bardzo się cieszyłam, że jestem taka już dojrzała, taka stabilna, już wiem, czego chcę od życia, więc życzę tego również stacji TVN, żeby zawsze wiedziała, jak dobierać dziennikarzy, jak dobierać gwiazdy, jak dobierać seriale pod widza, żeby zawsze była blisko widza, z widzem. I życzę jej kolejnych 25 lat, potem kolejnych 50 i 100, żeby stacja TVN zawsze widniała w całym pakiecie telewizyjnych możliwości.